Za chwilę będziecie w miejscu, do którego, owszem, jako turyści będący na Zamku Książ też możecie wejść, ale nie tak daleko jak my. Sala Maksymiliana to jest jedna z najpiękniejszych na tym zamku. Szefa tego zamku poznaliście, prezydent Wałbrzycha, natomiast za chwilę poznamy szefa, prezesa instytucji, która zarządza zamkiem. Kilka tajemnic tutaj, umówmy się, jest. Natomiast też za moment wy jako widzowie od rano w tym naszym mobilnym studio będziecie mogli doświadczyć takiej przyjemności, jakiej nikt przyjeżdżający tutaj nie może doświadczyć. Gdzieś trzeba się zatrzymać, a my możemy podjechać, jakbyśmy byli właścicielami tego zamku. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc na Dolnym Śląsku. Zresztą mam nadzieję, że jak patrzyliście na nie z drona, no to jest taka przestrzeń, której nie widać na pierwszy rzut oka, jak się tutaj przychodzi, przepraszam, natomiast warto spędzić trochę więcej czasu, minąć sobie oczywistości, minąć sobie tłum, który się tutaj zdarza i pójść w te przestrzenie leśne, które są tutaj niedaleko. I uwaga, to jest właśnie ten moment, kiedy Oned Rano jest na żywo na Zamku Książ. Za chwilę zobaczycie, jak on przepięknie wygląda. Kto z was jeszcze tu nie był? No nie mówcie, że to zdarzyło w waszym życiu. I mówię to nie dlatego, że jestem gościem z Dolnego Śląska, ale to jest naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc. Tutaj zwykle zdarzają się tłumy, więc trzeba na to uważać, ale możecie być tu na przykład bardzo wcześnie rano, jak my teraz koło godziny 9:15, albo możecie być późnym wieczorem, kiedy powiedzmy, że pewne rzeczy jeszcze nie są pozamykane, ale też nie ma tłumów. Zobaczycie więcej. Dzisiaj, mam nadzieję, dzięki nam także. Wszystko pięknie przygotowane, zdarzają się tu festiwale kwiatów, zdarzają się zupełnie inne imprezy także. No i teren dla biegaczy jest po prostu przefantastyczny. Naszymi gośćmi już za chwilę będą także młodzi ludzie ze szkoły, która tutaj w Wałbrzychu, o, sympatyczni Japończycy, robią sobie zdjęcia, jak nie oni, więc myślę, że się zdziwią. A swoją drogą, jak pójdziemy w świat na całe Tokio i na całą Japonię, że jakiś biały, sympatyczny, japoński samochód jeździł sobie po dziedzińcu Zamku Książ, to będzie miła pamiątka. Natomiast wracając, są tu fantastyczne tereny do biegania i są tu fantastyczne tereny do wspinaczki i są tu takie tajemnice, które jeszcze przez długie lata pewnie będą nieodkryte, więc gdybyście zastanawiali się jeszcze nad tym, co zrobić w długi, czerwcowy, bożocielny, to będzie źle brzmiało. Ale ten właśnie weekend to skupcie się na Dolnym Śląsku. Dojechaliśmy do domu, Mateusz, co? Tak. No, pięknie to wygląda. Znowu uciekam z mobilnego studia, ale za chwilę wrócimy. Spotkamy się w sali Maksymiliana, jednej z najpiękniejszych sal w historii polskich zamków. Natomiast zobaczcie teraz to, czego z tej mojej perspektywy na przykład teraz nie widać. Jesteśmy. Jedna z najpiękniejszych sal w polskich zamkach. Sala Maksymiliana i Rafał Wiernicki, prezes Zamku Książ. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Dziękuję za zaproszenie i za wpuszczenie nas tutaj, bo choć mogą tu pojawiać się turyści, to mam wrażenie, że nie wszędzie mogą śmigać tak swobodnie jak my.
Tak, no, zamek jest takim obiektem, tak popularnym, że musi być tutaj regulowany. Ta logistyka zwiedzania tutaj jak najbardziej funkcjonuje. Dlaczego ona jest tak zachwycająca, jak jest? To perła baroku śląskiego. To miejsce, które już jakby nie patrzeć służy nam od ponad 300 lat. Zdobiło tę przestrzeń i zachęcało wszystkich do odwiedzin. To miało tworzyć wrażenie. Tutaj rodzina książęca Hochbergu przyjmowała swoich najznamienitszych gości, cesarzy. No widok jest bezwstydnie dobry po prostu. Tak, to piękne miejsce, choć bez wątpienia warte poznania historii, bo to też jest bardzo cenne, zwłaszcza w przypadku Zamku Książ. A co tu się działo historycznie? Co takiego ważnego, o czym powinni pamiętać ci, którzy myślą sobie książ, z czym to jeść? Tak naprawdę losy całej Europy tutaj się w zamku działy. To jest miejsce, które bez wątpienia jest perłą Śląska, ale tak biorąc pod uwagę całe otoczenie, to miejsce, dzięki któremu tworzyły się losy dzisiejszej współczesnej Europy. To rody królewskie Hohenzollernów, potem rody książęce Hochbergów, którzy mieli wpływ na to, co dzisiaj dzieje się w Europie. Bez wątpienia. Jest to miejsce, tak samo dzisiaj jest to miejsce wymiany idei europejskiej, ale jest to wszystko nawiązaniem do tego, co się działo tutaj na przestrzeni wielu setek lat. Z tą ideą europejską różnie bywa. Już tyle razy dzisiaj wspominaliśmy o tym, co się działo wczoraj w parlamencie i co robiły dzieciaki z flagą europejską. Postanowiłem, że uszanuję to miejsce, nie będę o to pana pytał i nie będę o tym mówił teraz, ale... Mogę dodać, panie Rosławie, że przed chwileczką poprawiłem tę flagę tutaj na wejściu. Nie miał pan ochoty jej zrzucić tak po prostu? Nie, absolutnie nie. Sporo widać, ale też spora część zamku jest niedostępna, prawda? To prawda. To jest jeszcze pokłosie dziejów właściwie wojennych i powojennych, kiedy zamek, było ryzyko, że stracimy go, tak? Że będzie silosem zbożowym, że będzie sanatorium dla górników, a nie będzie takim miejscem, jakim jest dzisiaj, dzięki wieloletnim inwestycjom miasta. Szukamy oczywiście formuły na przestrzeni, które dzisiaj nie są dostępne. Mówimy o czwartym, piątym piętrze zamku, które rzeczywiście czekają jeszcze na swojego gospodarza. Ale tam są równie piękne sale, tylko po prostu jeszcze nie odrestaurowane? To są czwarte, piąte piętro, to były już pomieszczenia, w których mieszkała służba i była kuchnia zamkowa, więc one przy umiejętnym wykorzystaniu oczywiście mogą być luksusowym hotelem. Czekamy na takiego inwestora. A, bo rozumiem, że zgodę uda się załatwić. Okej, trzeba tylko pieniędzy. No, rozmawiał pan przed chwileczką z jedynym właścicielem, więc jak najbardziej o tej zgodzie mówimy. To prawda, powiedział, że wiele się tu może zadziać, ale mam nadzieję, dzisiaj w ogóle tego typu miejsca, które zamieniają się właśnie w takie bardzo ekskluzywne przestrzenie, bo pojawiają się na to klienci, są coraz oczywistsze, więc trzymam za to mocno kciuki. Tak, oczywiście, no, można powiedzieć tak, Zamek Książ to sobie można zbudować, ale nigdy się nie sadzi w takiej przestrzeni, w jakiej jest tutaj właśnie, w Sudetach Wałbrzyskich, w przełomie Pełcznicy. Mhm. A możemy zobaczyć jeszcze, jak on wygląda tam po tamtej stronie? Jeśli pan pozwoli, to za moment też będziemy mieli okazję zabrać naszą ekipę, która jest tutaj, na balkon, w to miejsce, z którego roztacza się fantastyczny widok, bo tak jak nawet jechaliśmy tutaj, opowiadałem, że jest sporo tej przestrzeni wokół zamku, którą trudno zobaczyć, jak się nie skorzysta z usług, nie wiem, śmigłowcowych albo dronowych. No właśnie, ja tak przed naszym spotkaniem się zastanawiałem, czy powiedzieć, że przyjeżdżacie na 15 minut, a to jest miejsce na cały dzień co najmniej, więc chcielibyśmy, żeby Książ był takim zaczynem turystyki weekendowej w Wałbrzychu, po to, żeby poświęcić cały dzień na zwiedzenie tego obiektu, na poznanie jego historii. To jest bezwzględnie konieczne, żeby zrozumieć to miejsce, w którym się jest, a potem zobaczyć atrakcje miasta pozostałe, powiedzmy, po spędzeniu nocy, chociażby nawet tutaj. Bo to wygląda ładnie w środku, ale wygląda też doskonale z tej perspektywy. Mnóstwo fajnych terenów wspinaczkowych, jak widzę, między innymi. Tak, tutaj rzeczywiście jest co robić. To jest miejsce na aktywną turystykę rowerową, pieszą, tak jak wspomnieliście. Spotkaliście wczoraj tutaj jako pętle osoby, które biegają po prostu. Bawią się po prostu w Nordic Walking i w bieganie, w tę zabawę. Jest tu mnóstwo ludzi z całego świata, chociażby dzisiaj wycieczka z Szanghaju, która nas odwiedziła, więc jesteśmy miejscem, właściwie stajemy się miejscem globalnym. Bardzo mnie to osobiście cieszy jako prezesa spółki, bo to też świadczy o tym, że otwieramy się i promocja miasta jest na tyle skuteczna, że otworzyliśmy się na gości właściwie z całego świata. I oni już nie mają tego problemu, że trudno im rozpoznać na mapie miejsce, do którego jadą, że pomijają Wałbrzych, bo zatrzymują się na przykład na Wrocławiu, prawda? Jedynym problemem chyba wydaje mi się, że w tej sytuacji jest wymówienie słowa książ dla obcokrajowca. To jest chyba ten jedyny problem. Szanghaj, jakie jeszcze miejsca świata się tutaj zjawiają? Och, mieliśmy Bollywood chociażby, który z tego balkoniku kręcił sceny do swoich filmów. Oczywiście podstawiali pod to potem przepaściste sceny z dżungli, natomiast rzeczywiście stąd ale też... jak się spojrzy tutaj dookoła, to człowiek jak przy mega wyobraźni jest w stanie zauważyć te dżungle. No.
To piękno jest uniwersalne. Tutaj można powiedzieć, że no, stworzono, jakby nie patrzeć, jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, biorąc pod uwagę cały kompleks parkowo-pałacowy Książa. No, moim zadaniem i zadaniem miasta jest to, żeby to miejsce jak najpiękniej wyeksponować. Oczywiście turystyka jest nadrzędna w tym przypadku, bo stąd się biorą główne pieniądze na utrzymanie tego obiektu, ale bez wątpienia tutaj jest cały czas ręka konserwatora. To miejsce jest pilnowane i no, jak panowie doskonale widzicie państwo, również dzięki oku kamery staramy się to miejsce jak najbardziej przybliżyć turystom i upiększyć. A co jest pod zamkiem? Bo to jest... To, że tu jest mnóstwo tajemnic, to wiemy, tylko zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie ujawnić choć część z nich, nie wywołując kontrowersji. Pod zamkiem mamy podziemia zbudowane w czasie wojny. Zamek jest nawarstwieniem wielu styli, ale również całej historii ostatnich kilkudziesięciu, jak nie kilkuset lat. Czasy wojenne są bardzo ważne dla losów zamku. Tutaj w tym czasie rzeczywiście działo się bardzo dużo i stan, w jakim pozostawiono zamek, to właśnie największe zniszczenia powstały w czasie II wojny światowej, kiedy próbowano przebudować zamek, no mówi się o kwaterze Hitlera, ale biorąc pod uwagę pewne takie logiczne uwarunkowania, raczej miałoby to być miejsce oczywiście pilnie strzeżone, czy zbiór akt Rzeszy, czy laboratoria badające chociażby ówczesną technikę wojskową. Trudno jest to powiedzieć, na pewno miało mieć to duże znaczenie dla armii i dla wojska niemieckiego, ale te podziemia pod zamkiem są najbardziej nurtujące, bo de facto są to schrony. Natomiast budowane w sposób taki, a właściwie pozostawione w sposób taki, które nie uniemożliwiają dzisiaj jednoznaczne potwierdzenie, co rzeczywiście w tych podziemiach miało być. Jest to bardzo ciekawy obiekt, bo jest to obiekt kubaturowy. Stoimy w halach, które mają długość po 20 po 30 metrów, a wysokość podobnej wysokości, wyłożone, obłożone betonem, żelbetem, pozostawionymi, niedokończonymi elementami. Oczywiście przez wiele lat tutaj doszukiwano się wielu różnych spekulacji na ten temat, co jest za tym. Ale daje pan sobie rękę uciąć, że był pan, widział, nie ma. Dam sobie rękę uciąć na tej przestrzeni, w której oczywiście widziałem. Nie ma nic, co by potwierdzało, że rzeczywiście jest coś więcej, co nie zmienia postaci rzeczy, że wiele nas takich może jeszcze miejsc zaskoczyć. No, robimy wszystko, żeby to podziemie jak najszybciej turystom udostępnić. Wiemy o tym, że jest takie oczekiwanie. Po prostu ludzie chcieliby je w końcu zobaczyć, a ta układanka formalna myślę, że już idzie w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za spotkanie i gościnę. Rafał Wiernicki, prezes Zamku Książ. Wszystkiego dobrego, dziękuję panie bardzo, prezesie. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz do Zamku Książ. No nie jest to miejsce rzeczywiście na 15 minut naszego wywiadu, także zapraszam na dłużej, panie Rosławie również. Bardzo dziękuję. Nie jest, natomiast co jest fajne, my akurat teraz, sami widzicie widzowie nasi kochani, około godziny 9 już zaczyna się tutaj robić jeszcze miły, ale już tłum. Natomiast takie pory bardzo wczesne i pory bardzo późne, popołudniowe, to jest naprawdę fantastyczne miejsce. Można się poczuć prawie jak u siebie i samemu. No ja czuję się tutaj naprawdę doskonale. Myślę, że to jest najlepszy adres do pracy w Obrzychu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Skoro Bollywood wykorzystywał ten balkon, to my też wykorzystajmy. Tam przy naszym mobilnym studiu stoi dwóch młodych, sympatycznych dziennikarzy lokalnych. Jeden nazywa się Krzysiek, drugi Patryk. To oni są z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i z nimi za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast teraz to jest ich czas. Witamy Państwa, Telewizja Zamkowa, Patryk Stępień i Krzysztof Janczak. Nasza studencka telewizja działa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu. Realizujemy różne programy z zamiłowania do mediów. Możecie u nas zobaczyć m.in. gwiazdy AZS PWSZ w Wałbrzychu oraz różnych ciekawych ludzi z całej Polski. Ponadto staramy się uchwycić każde interesujące wydarzenie, które dzieje się dookoła naszego kampusu, a także w samej szkole. Także serdecznie zapraszamy do lajkowania nas na Facebooku. Znajdziecie nas, gdy wpiszecie Zamkowa TV. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Dzień dobry Państwu. Przybyliśmy tutaj specjalnie do Was, do Książa, aby przedstawić trochę siebie, trochę naszą uczelnię oraz nasze piękne miasto. Jesteśmy studencką telewizją Zamkowa TV, gdzie realizujemy nasze pasje medialne, realizując m.in. takie programy jak... Takie programy jak na przykład filmujemy działalność drużyny AZS PWSZ Wałbrzych, pokazujemy ciekawe wywiady z różnymi ludźmi z całej Polski, a także z naszej szkoły i naszego miasta.
Zgadza się. Oprócz tego, że działamy medialnie, jeszcze realizujemy się jako samorząd studencki, organizując życie studenckie naszym kochanym studentom z Wałbrzycha, bo u nas w Wałbrzychu również można się dobrze bawić. Studenci mogą tutaj fajnie spędzać czas, także warto tu studiować. Miasto jest naprawdę piękne, drugie co do wielkości na Dolnym Śląsku, więc trzeba korzystać z naszych pięknych krajobrazów. Dzisiaj Państwo macie okazję zobaczyć nasz Zamek Książ, który jest naprawdę niebywały, jeden z najlepszych zabytków tutaj na całym terenie Dolnego Śląska. Krzysiu, powiedz nam jeszcze troszeczkę o naszej działalności telewizyjnej. No, nasza telewizja została w tym roku reaktywowana. Działamy na Facebooku, na profilu TV Zamkowa. Serdecznie wszystkich zapraszamy do lajkowania naszego profilu oraz oglądania naszych programów. Zgadza się. A dla Państwa... Mogę się włączyć, to dajcie znak. A dla Państwa mówił Patryk Stępień i Krzysztof Janczak. Bardzo Wam dziękuję. Wypadliście doskonale. Dziękuję, chociaż widzę, że trochę stresu było, trochę, co? Tak, trochę było stresu. Ale spokojnie, to jest tylko milion widzów. No, to, ale pierwszy raz na żywo występuję, to dlatego... Dzisiaj trochę. Żywo jest wszędzie, prawda? Nie tak. Ma znaczenia, czy siedzisz w samochodzie, pokazuje cię 5 kamer, czy latasz śmigłowcem, też to wszystko tak wygląda. A wasi widzowie, tak to głównie? Naszymi widzami są głównie studenci naszej uczelni, ale też okoliczni mieszkańcy, którzy zdecydowali się polajkować nasz profil albo profil naszej uczelni na fanpage'u na Facebooku. Staramy się szukać widzów w całej Polsce poprzez różne uczelnie, które są zaprzyjaźnione oraz robimy różne materiały pod różne eventy realizowane na terenie miasta. Szukamy oglądalności tak naprawdę wszędzie, staramy się szukać ciekawych informacji, aby zachęcić widza, pokazać, że jesteśmy wszędzie, że robimy coś fajnego dla nich z pasją. Dzisiaj bez kamery, bez wideo się nie da, co? Nie da się, niestety. Niestety nawet nasza telewizja tu jest, nagrywa kolega nas, więc też będzie u nas materiał. Widzę, że masz ten sam odruch, który każdy szanujący się dziennikarz. Widzę czerwoną lampkę, odwracam się i gadam. Nie widzę, odwracam się, nie gadam. Nie gadam, tak jest. No trzeba ćwiczyć. Trzeba się ćwiczyć. Tutaj mamy możliwości, więc ćwiczymy. To łatwe jest, czy nie, z waszej perspektywy? Ludzi, którzy muszą i przygotować się do lekcji, do wykładów i zdać parę egzaminów, a jednocześnie robić coś, czego w sumie nie musielibyście. Tak, wydaje mi się, że to jest trudne zadanie, ponieważ mamy nie tylko telewizję, ale również samorząd. No i tak jak pan podkreślił, mamy jeszcze własne studia. Ciężko nam jest pogodzić, często musimy już o 7:30 być na uczelni i wychodzimy najczęściej po 17:00, także cały dzień od poniedziałku do piątku, czy mamy zajęcia, czy nie mamy, jesteśmy. Dodatkowo w weekendy jeszcze jeździmy na mecze naszych dziewcząt, robimy jakieś różne materiały z eventów, także oddajemy się temu doszczętnie, jeszcze po godzinach w domu obrabiamy materiały, także... Tak, i tutaj słowo doszczętnie brzmi bardzo na miejscu. Tak. Natomiast jak skończycie studia, to co z wami? No ja jeszcze będę kontynuował tutaj w szkole architekturę krajobrazu, a później nie wiem, może uda się jakąś pracę znaleźć, może w naszej lokalnej telewizji Wałbrzych, zobaczymy. Czyli jednak jesteś skazany na dziennikarstwo? Jednak tak, bo to mnie od zawsze interesowało, lubię montować i w ogóle techniką telewizyjną zajmować i Przestań chyba się denerwować też, więc jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. No. Tak, no bo to zawsze trema musi być. To. Dzisiaj to, że tak naprawdę... Nasza kamera, wasza kamera to jest jedno, ale że tak w telefonach ludzie mogą, każdy z nich tutaj stojący, pokazywać to na żywo. Dla was jako studentów to jest fajne narzędzie, prawda? Bo wydaje mi się, że jest tak. Po pierwsze darmowe, po drugie jest dosyć proste i po trzecie ma fajne zasięgi. Zgadza się. W dzisiejszym świecie internet jest takim przełomem, który jest wszędzie już coraz bardziej dostępny. Nie jest tak, jak było jeszcze 10 lat temu, że tylko dla wybranych. Teraz naprawdę każdy może z tego skorzystać. Dociera to do naprawdę milionowej oglądalności i to jest przyszłość, tak nam się wydaje. Dlatego staramy się też głównie poprzez internet działać dla naszych widzów. No to witajcie w świecie internetu. Trzymam za Was mocno kciuki. Bardzo Wam dziękuję za to, że pomogliście mi poprowadzić dzisiaj ten program. Naszym widzom też w kraju całym, nie tylko na Dolnym Śląsku. To był pierwszy taki premierowy, wyjazdowy odcinek Onet Rano w podróży, ale za tydzień będziemy w Szczecinie, a później przyjdzie czas na Wrocław i na inne miejsca też, więc dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Ja dziękuję całej ekipie i w Warszawie, i tu w Wałbrzychu, bo kolejny raz przesunęliśmy sobie granice, więc będziemy coraz wyżej skakać, ale mam nadzieję, że za tydzień w Szczecinie udowodnimy, że to jest jeszcze możliwe. Dziękujemy Wam, spokojnego piątku i do zobaczenia.